8 marca, czyli Dzień Kobiet, święto, które w Polsce do tej pory kojarzyło się z tulipanem, goździkiem, kawą, ciastkiem, czyli takimi środkami wyrazu raczej łatwymi, lekkimi i przyjemnymi, ale w tym roku jest zupełnie inaczej, ponieważ w tym roku 8 marca to przede wszystkim Międzynarodowy Strajk Kobiet, który odbywa się w całym kraju, w wielu miastach. W Warszawie trwa od samego rana, o 8.30 rozpoczął się pikietą pod hasłem Polska jest kobietą. Potem na terenie różnych miejsc w Warszawie odbywają się różne happeningi po w okolicach siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej powstała Ściana Furii. O godzinie 12 pod kancelarią premier Beaty Szydło, tutaj za moimi plecami, kobiety zebrały się, żeby odczytać i przekazać pani premier list. List, w którym życzyły jej powodzenia, ale przede wszystkim stawiały trudne pytania. Po pierwsze, czemu ma służyć projekt wycofania obowiązku procedur okołoporodowych ze szpitali? Czemu ma służyć rezygnacja państwa z systemowego finansowania przesiewowych badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi? Czemu ma służyć ograniczenie dostępności antykoncepcyjnych pigułek dzień po? Jednocześnie w trosce o naszych mężczyzn chciałbyśmy wiedzieć, dlaczego środki typu Viagra są dostępne bez recepty, mimo że udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską. Do listu dołączony był prezent, czyli dwa szczelnie wypełnione pudła, chociaż prezent to należałoby powiedzieć trochę w cudzysłowie, prezent osobliwy, który nie wiadomo, czy pani premier się spodoba. To są lalki, które zbierałyśmy podczas naszej akcji Nie jesteśmy laleczkami, która była poświęcona zatwierdzeniu tego projektu 400+, tak zwanym, czyli trumienkowe. Mhm. I te lalki zachęcaliśmy, żeby przenosić te lalki pod Pałac Prezydencki. I to jest to, tak? Mogę? I wtedy tak. Wtedy uzbieraliśmy pewną, coś takiego, tak? Pewną ilość tych takich lalek. No i w chwili obecnej chcemy je dać w prezencie pani premier. I tu wszędzie w tych pudłach są lalki, czy jest coś jeszcze? Uszkodzone lalki, uszkodzone zabawki, bez nóg, bez oczu, symbolizujące właśnie te uszkodzone plody, za które będzie się płaciło 4000 zł. Frekwencja, jak pewnie państwo zauważyli, niezbyt wysoka. Na początku kilkanaście, potem może kilkadziesiąt osób. Pewnie dlatego, że te happeningi odbywają się w podobnym czasie w różnych miejscach miasta. No i przede wszystkim pewnie dlatego, że większość osób jednak jest w pracy, no jest środek dnia. Kobiety, z którymi rozmawialiśmy, zapewniają, że dużo większa, dużo wyższa frekwencja będzie podczas finału strajku, a finał strajku na Placu Konstytucji o 17 w centrum Warszawy. O 18 rozpocznie się tak zwana godzina K. Tak nazywają kobiety ten moment, kiedy dadzą wyraz swojemu protestowi, swojemu sprzeciwowi przy użyciu chochli, garnków i metalowych przedmiotów, bo jak same mówią, chcą w ten sposób pokazać dzisiaj rządowi czerwoną kartkę.